Zapewne większość studentów rozpoczynających naukę na medycynie, psychologii bądź też innych kierunkach pomocowych usłyszała podobną historię. Do biblioteki przyszedł młody student na pierwszą sesję. W związku z pierwszą sesją musiał dowiedzieć się wielu informacji na temat licznych chorób, zdawał egzaminy z poszczególnych dziedzin medycyny. Zaczął czytać encyklopedię zdrowia, encyklopedię choroby, i okazało się, iż pewne objawy choroby idealnie pasują do jego stanu. Zaczął czytać dalej i dalej, i okazało się, iż ma kolejne według niego choroby, kolejne objawy pojawiają się i może je zaobserwować sam u siebie. Gdy czytał tak jeszcze kolejną godzinę, załamał się, ponieważ doszedł do wniosku, że obserwuje u siebie pierwsze oznaki chorób, których tak naprawdę jeszcze w zasadzie nie ma. Ta historia przedstawiona jest studentom jako pewnego rodzaju przestroga, pokazująca, iż yy, mając kontakt z diagnozą, a mając kontakt z terapią, Musimy mieć bardzo, bardzo duży dystans. Większość studentów, którzy zaczynają naukę na przykład na kierunku psychologia, na pierwszych zajęciach obserwuje u siebie pewne objawy psychopatologiczne, typu lęk, nerwica, fobia, pewne oznaki depresji. To jest całkowicie naturalne zjawisko, które odnosimy do siebie. Od pewnego czasu obserwujemy pojawienie się tak zwanego doktora Google. Na konferencjach naukowych, już na sympozjach, zwraca się uwagę na to, iż pacjenci, przychodząc do gabinetu lekarza, do, do gabinetu specjalisty, posiadają określoną wiedzę i oczekują tylko i wyłącznie wyjaśnienia pewnych jakichś nieścisłości albo wątpliwości, które posiadają. Czy to dobrze, czy też źle, że posiadamy bardzo szybki, wręcz natychmiastowy dostęp do profesjonalnej wiedzy medycznej? Po pierwsze, trzeba zadać pytanie, czy ta wiedza medyczna jest naprawdę profesjonalna. Różne portale internetowe, portale yy, świadczące usługi poradnicze, portale eksperckie przekazują nam wiedzę dotyczącą konkretnych na przykład schorzeń. Tyle że należy pamiętać, że bardzo rzadko mamy do czynienia tak naprawdę z jednym schorzeniem, które diagnozujemy jest koniec i kropka. Bardzo często mamy do czynienia ze schorzeniami, które są powiązane, które wynikają z, jakiegoś, z jakiejś przyczyny, z jakiegoś stanu, z jakiegoś zjawiska. W terapii jest jedna podstawowa zasada zasada obiektywizmu zasada, która jest niezwykle istotna. Między innymi dlatego sugeruje się, by lekarze nie leczyli swojej rodziny, a tym bardziej, by nie stosowali samo leczenia. A właśnie dlatego, że obiektywizm jest w tym momencie zatracony. Siadając przed klawiaturą, siadając przed komputerem, wpisujemy określoną nazwę, określone objawy, i okazuje się, że wiemy, co to za choroba. Więcej, wiemy jakie zastosować środki lecznicze. Część z nich zapewne jest bez recepty. Teoretycznie możemy to zrobić. Yy, odpowiedzialność ponosimy tak naprawdę w tym momencie sami za siebie. Tylko pojawia się pytanie, czy na to wyjdzie tak naprawdę na zdrowie. Czy yy, tego typu działanie skończy się dla nas pozytywnie. W wielu wypadkach pewnie nie dojdzie do wielkiego uszczerbku, ale może być sytuacja taka, w której na przykład potęgować u nas będzie lęk. Oto druga historia. Pewien młody mężczyzna miał schorzenie urologiczne. Nie będę dokładnie mówić, bo to była jego krępująca i intymna sprawa. Ale okazało się, gdy tak czytał, siedział przed komputerem, że prawdopodobnie grozi mu bezpłodność. A wraz z żoną starać się chcieli o drugie dziecko. Lęk, obawa. Na szczęście, żona zaproponowała mu, by poszedł do specjalisty. Do specjalisty poszedł. Specjalista zastosował podstawowe leczenie, i z tego co wiem, mają obecnie drugie dziecko. Posiadanie wiedzy jest niezwykle istotne. Posiadanie wiedzy pozwala nam uspokoić nerwy, obawy i lęki, ale pamiętajmy, by tą wiedzę skonsultować, by porozmawiać z drugą osobą, która więcej przeczytała i która być może z pewnej odległości jest w stanie trochę lepiej niż czasem my sami powiedzieć, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe.